Siema! Cześć! Bardzo się cieszę, że tu jestem. Naprawdę roast Pudziana wspaniała sprawa. Rzadko można roastować typa, który ma ciało jak Arnold Schwarzenegger i ryj jak Jan Paweł II. Tak by wyglądał papież, gdyby nie wpierdalał kremówek. A Mariusz prędzej umrze, niż pozostawi swoje barki. Siła musi być, pompki do samej ziemi. Tej ziemi. Mariusz, człowiek, który został pancerzem, kurwa. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Bardzo się wszyscy bali, czy Pudzian zniesie te żarty, czy nie wiebie nam po prostu. Żeby nie było jak na roście Najmana. Nie wiem, czy słyszeliście, co było na roście Najmana. Najmanowi się tak nie spodobały żarty jednego z komików, Wojtka Pięty, że wylał mu na głowę kolę. Na szczęście to roast Najmana, więc Wojtek cały czas był koło szmaty. Sporo ludzi też się zastanawiało, czy nie będzie tak jak na Oscarach. To widzieliście na pewno. Will Smith zajebał normalnie Chrisowi Rockowi. Niektórzy mówią, że słusznie, bo tam obrażono jego żonę. No ale moim zdaniem Will ją wjebał na straszny przypał i musiało być jej łyso. Ja dzisiaj wiem, że nikt mi nie zajebie, czuję się bezpiecznie. Juras mi nie zajebie, bo obiecał. Popek mi nie zajebie, bo nie chce złamać drugiej ręki. A Pudzian, no żeby mi zajebał za żarty, to musiałby je najpierw zrozumieć. Kaśka jest stara, to prawda, ale nieważne, że jest stara. Spójrzcie, jak ona się trzyma. Jebana, jak kijów. Ja wiem, to jest bardzo niebezpieczny żart. Ja bardzo się cieszę, że mogłem go powiedzieć, bo wymyśliłem go już miesiąc temu i strasznie się bałem, że przez ten czas Kaśka może umrzeć. Spokojnie, to tylko takie żarty. Jestem pewien, że tak jak Kijowa, Kaśki nikt nie zdobędzie. Będzie wiecznie wolna! Dalej, mamy też dwóch królów na tym roście. Popka króla Lalabanii i Sebastiana Rejenta króla roastów. Dwóch królów, tak. I co prawda, no, jest taka, że faktycznie każdy z nich wygląda jak efekt paru pokoleń jebania kuzynów. Rejent szczególnie, nie? Rejent wygląda, jakby kobiety w jego rodzinie nie wiedziały, co to nazwisko panieńskie. A żeby nie było, że Socha tylko kradnie żarty, to też boi się łaskotek. Tak, to od dzieciństwa tak było, bo jak był mały, to tata kiedyś wziął go na kolana i zaczął robić tak: gili, gili, Mati, gili, gili. A Mati mówił: tato, tato, zostaw. I ojciec go zostawił. Pudzian jest cały umięśniony, cały, nawet na łbie ma mięśnie, kurwa, co ma sens, bo myślenie to dla niego wysiłek. Pudzian nie ma bólów głowy, on ma, kurwa, zakwasy mózgu. Pudzian jest tak wielkim koksem, że nawet Popek by go nie wciągnął. Matka Pudziana nie zaszła w ciążę. Matce Pudziana zdiagnozowano w macicy mięśniaka. Skurwol był tak silny, że sam jej zrobił rozwarcie. Po czym wyszedł z cipy, splunął w dłonie i przeciągnął ją za pępowinę do domu. Pierwsze słowa Pudziana to nie było mama, tylko mama.